Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, miałam się to prawda nagrać dopiero w domu, ale tak mnie śmieszy sytuacja, która przed chwileczką miała miejsce. No i żeby jakby zrozumieć cały urok tej sytuacji, muszę wam opowiedzieć od samego początku, jak to wyglądało. Więc mianowicie, odkąd moje dziewczyny, ale jak dobrze pamiętam, to była chyba Bianka i Zoja, bo to był czas koronawirusa, czyli nie można było wchodzić do przedszkola, to od tego czasu moje dziewczyny robiły tak, że przy moim jakby wychodzeniu z przedszkola, z terenu przedszkola, stały przy ogniu i mi machały. Z czasem, jak doszedł Leoś, Bianka odeszła, to już było machanie, już wysyłanie buziaczków. No i teraz Leoś stoi z dobre 5 minut pod tym oknem i macha, wysyła buziaczki i pokazuje serduszko. No i tak w zasadzie robi od samego początku roku, czyli już od sierpnia. I słuchajcie, dzisiaj stoję, znaczy wychodzę jakby z przedszkola i widzę, że pod furtką stoją trzy mamy, które też stoją, machają, pokazują serduszka i wysyłają buziaki. Także moje dziecko zaraziło pół przedszkola, bo teraz wszystkie te dzieci, które mamy odprowadzają, stoją w oknach, jak po prostu w szeregu i każdy swojej mamie macha, pokazuje serduszka i buziaki. Także wychodząc dzisiaj po prostu się tak śmiałam, jest to takie mega urocze, no ale no niestety zaczęło się to ode mnie. Słuchajcie, mamy nowy rok i dokładnie te same problemy co w starym. Mianowicie próbuję tutaj zapisać filmik, już nawet go nie przyciążam, nie dodaję w 4K, no bo nie ma sensu. Także tutaj chcemy zapisać, już nawet nie zapisuję na dysku, no bo mimo że ma tam naprawdę jeszcze sporo tych giga wolnych, no to ale okej, w porządku, zapisuję na dysku zewnętrznym. Robimy tak. I tutaj mamy kółeczko, które nam powinno pokazać, ile czasu to zajmie. Więc przed chwileczką, jak zapisywałam, to było 8 godzin. Tu może też nawet dojdzie do takiej ilości. O, i robi się coś takiego. Także fajnie. Jakby komentarz do tego jest taki. Więc nie wiem, co jest grane po prostu tutaj z tym iMovie moim. No, więc proszę bardzo. Otwieramy ponownie i za chwilę jest dokładnie to samo, nie? Także, a tutaj jeszcze tak wejdziemy na dysk, to nam po prostu wyskakuje tylko coś takiego i po prostu nie można tego tutaj z tym zrobić. Więc tak się po prostu bawię od jakiegoś czasu już. No, od jakiegoś czasu, to znaczy w zasadzie od piątku, jak pierwszy raz to wyskoczyło. Spróbujemy inaczej. I też nie ma opcji. Po prostu, no nie ma szans. Niby już zaczyna mi tutaj pokazywać, ile czasu to zajmie, ale za chwilę się i tak wyłączy, także nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, po prostu, co jest grane. Ale mam już dość. Mam już po prostu dość. Naprawdę. To jest chyba najgorsza rzecz, jak się coś robi i później taka złośliwość rzeczy martwych po prostu przeszkadza w tym, żeby dalej działać. Bardzo ze zwykłych styropianowych jajeczek zrobiliśmy tutaj taką ozdobę.
I pomysł wziął się stąd, że ogólnie zazwyczaj w momencie, jak mamy właśnie jakieś święta czy coś takiego, to stół jest za mały, jest za mało miejsca, więc stwierdziłam, że bez sensu jeszcze tutaj dokładać jakieś ozdoby, więc wzięłam ten duży wazon i stwierdziłam, że faktycznie na takie świąteczne śniadanie, żeby było jednak troszeczkę tych dekoracji, żeby było postrojone, no a nie chcę korzystać z miejsca na stole, to dlaczego nie zrobić czegoś nad stołem? Więc mamy tutaj, Zuzia się zachwycała, że naprawdę to wygląda, jakby te jajka spadały. Z tej strony Wam jestem w stanie to tylko tak pokazać, bo strasznie prześwietla, no i raczej nie ma innej opcji. Także no wygląda to moim zdaniem mega uroczo, naprawdę te jajeczka wyglądają fantastycznie. Jak się tak dokładnie nie przyglądamy, właśnie, że tam jest ta niteczka, to naprawdę to wygląda, jakby to spadało z nieba, także tak to będzie wyglądać. No oczywiście wyobraźcie sobie jeszcze tutaj tą fioletową zastawę, ale myślę, że naprawdę no wygląda to mega uroczo i biorąc pod uwagę, że później te styropianowe jajeczka jesteśmy w stanie wykorzystać też gdzieś indziej, bo powyciągałam tylko te zawieszki, które tutaj były, ale ogólnie no to przez to, że przeciągnęłam nitkę, to nic się tam za dużo z nimi nie stało. Chociaż myślę, że będzie to też można fajnie wykorzystać po prostu jako zwykłą girlandę, więc gdzieś niekoniecznie od sufitu, ale gdzieś nawet w przyszłym roku można by było też użyć właśnie razem z tymi niteczkami. No co myślicie? Dajcie mi znać. Tak jak mówiłam, chyba jedna paczuszka kosztowała euro 30, także no powiedzmy, że jest to taka dekoracja do 5 euro. Więc naprawdę nie jest to dużo, wystarczy troszeczkę kreatywności, pomysłu i wygląda to mega słodko i każdy może sobie kolorystycznie dopasować ją do siebie, pod swój styl, w którym ma dekoracje świąteczne, więc całkiem spoko opcja. Co myślicie? Dzień dobry, słuchajcie, to będzie najdziwniejszy kadr, jaki kiedykolwiek zrobiłam, ale to dlatego, że niosę oddać rzeczy do Zary, to znaczy te sukienki, których jednak nie zostawiam. Zobaczcie tego słodziaka, ale to jest tak maleńkie, że tutaj nie wejdzie nic. Nawet nie wiem, czy telefon by się zmieścił, ale piękne. Najbardziej widzę, że podoba mi się to, te lustra są absolutnie przepiękne, są tak ogromne, ale naprawdę fantastyczne. I tak jak myślałam, Zarze, nic takiego szczególnego, ciekawego nie było. Jakoś ostatnio nie idzie nam po drodze razem z Zarą, naprawdę. Także idziemy do Mango, bo widziałam, że jest kilka bardzo ładnych sukienek, już takich wiosenno-letnich, które by się też dobrze sprawdziły na komunie. Nie powiem, sukienkę już mam, jakąś pierwszą opcję już mam, ale zobaczymy, może będzie coś jeszcze lepszego. Pięknie wygląda połączenie właśnie żółtego i fioletu. No mistrzostwo świata, naprawdę. A to jest oczywiście wystawa z H&M Home. Dzień dobry kochani, witam się z Wami w piątek i zaraz wrzucam ten filmik na kanał, ale ja jestem po prostu tak szczęśliwa, że udało mi się wczoraj wrzucić ten filmik po tylu dniach, gdzie ja już byłam naprawdę bliska najpierw wyrzucenia komputera przez okno, później już zakupu nowego, później to już w ogóle byłam zrezygnowana, stwierdziłam, że zamykam YouTube'a, już nic nie będę robić. Także emocje były po prostu jak na grzybobraniu. Natomiast na szczęście udało się i nie pytajcie mnie jak. Ja nie mam pojęcia, po prostu ja już robiłam tak różne rzeczy, ja już wrzucałam, przerzucałam, wyrzucałam fragmenty, jakieś dodawałam. W każdym razie, jakby suma summarum,
jest filmik na kanale z zeszłego tygodnia, w tym tygodniu, więc dzisiaj macie bonusowo drugi z tego tygodnia. Nie jest on jakiś bardzo, bardzo obfity, no bo jakby większość czasu męczyłam się przed komputerem. Nie ukrywajmy. Oprócz tego, że większość czasu spędziłam przed ekranem w tym tygodniu, to czeka na mnie cała sterta prasowania, której dzisiaj niestety nie mogę zrobić, ponieważ mamy dzisiaj ostatnią drogę krzyżową i mamy dzisiaj zebranie z Zoi. I jest to drugie zebranie, ale już takie zebranie jakby po takim dłuższym czasie, no to faktycznie jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że właśnie pani nam powie, czy jest coś, nad czym będzie trzeba pracować, czy jest w miarę w porządku, czy może Zoja gwiazdoży tak samo jak gwiazdoży w domu. Zobaczymy, wszystko się okaże. Jestem dobrej myśli. I jest jeszcze w ogóle jedna sprawa, która też właśnie tak leży mi na serduchu. I wczoraj w sumie nawet rozmawiałam właśnie z panią na ten temat przed szkolanką i też ona powiedziała, że to nie jest w sumie nic złego, ani jakby krok w złą stronę. Mianowicie widzę, jak Leoś ciężko wypowiada niektóre głoski, które no według mojej wiedzy on już na tym etapie swojego rozwoju powinien mówić dosyć wyraźnie. I nie wiem, czy jest to też może moje takie trochę nadwyrost na zasadzie, ja go porównuję z Zoją, która zaczęła gadać bardzo szybko, zaczęła bardzo szybko mówić całymi zdaniami, pięknie mówiła, no i po prostu ja mam taki, wiecie, skok, czy faktycznie jest gdzieś tam problem. Natomiast właśnie rozmawiałam z panią i pani powiedziała, że jasne, że to tylko dla jego dobra, więc będziemy musieli poszukać dla Leosia logopedy. No wolałabym, żeby teraz, on ma jeszcze 1,5 roku do szkoły. Dobrze mówię? Tak, 5 ma w tym roku, więc no tak, czyli teoretycznie ma jeszcze 1,5 roku do szkoły, no chyba, że znowu jego rocznik będzie mieć jakiś inny przeskok, że tam szkoła się będzie zaczynać od innego miesiąca urodzenia, ale raczej to jest od września, więc raczej Leoś pójdzie jakby jeszcze jako 6-latek. Także no cóż. Wydaje mi się, że jest to rozsądne i nie ma też co robić z tego jakiegoś wielkiego halo, bo jest to po prostu tylko dlatego, żeby on miał w życiu lepiej, a nie, że jest coś z nim nie tak. Więc jesteśmy na etapie poszukiwania logopedy. Ja wczoraj jeszcze byłam u dentysty, nowego dentysty byłam i byłam zestresowana i pani dentystka też się mnie śmieje, mówi, nie boisz się, prawda? A ja tak, wie pani co, ja urodziłam 4 dzieci bez nieczulenia, więc jakby ogólnie wolę rodzić niż chodzić do dentysty. Natomiast faktycznie można powiedzieć, że też wyszłam ze swojej strefy komfortu. Wcześniejszą dentystkę miałam przecudowną, naprawdę bardzo sympatyczną panią, ale było to strasznie daleko i właśnie sama ta moja pani dentystka stwierdziła, że jeżeli chcę, to żebym poszła gdzieś bliżej. Więc tak, więc teraz razem z Zuzią dzielimy panią dentystkę. Więc to chyba by było tyle z takich bieżących spraw. No ja siadam teraz i wrzucam ten filmik i mam nadzieję, że ten filmik się wrzuci normalnie. Bez żadnych już jakichś przeszkód i bez żadnych opóźnień. Więc tak, zabieram się za to. Później, tak jak mówię, sterta prasowania mnie czeka, ale to już chyba jutro po religii. O nie, po religii to nie. Po religii to jutro będziemy robić tło. Dobra, to później. Później, czyli będę miała znowu weekend sprzątający, no ale cóż, trudno. Tak to jakoś musi być i później już od poniedziałku, czyli już można powiedzieć od dzisiaj, od południa, czyli dokładnie od dzisiaj za 2 godziny, zaczynamy już 2-tygodniowe ferie wielkanocne, więc jest to ten właśnie taki okres, gdzie dzieci w Polsce jakby porównując się tutaj z tymi dziećmi, są w tyle, bo chociaż mają te normalne wakacje dłuższe niż tutaj niemieckie dzieci, no to właśnie te niemieckie dzieci mają tak więcej takich ferii w czasie roku szkolnego, więc tak, my będziemy sobie 2 tygodnie odpoczywać. Obiecałam też dzieciakom, że pójdziemy, o, co mi tu łapie palec, obiecałam właśnie dzieciakom, że też pójdziemy może na basen jeszcze, no pogoda jeszcze na razie nas nie rozpieszcza. Były 1-2 dosłownie takie naprawdę bardzo ładne, ciepłe dni, ale ta wiosna tak powolutku, bardzo powolutku się rozkręca, więc mam nadzieję, że będzie jakby coraz większego tempa to nabierało i że faktycznie ta Wielkanoc będzie już taka fajna, cieplutka, rodzinna i właśnie będzie można jakoś fajnie na świeżym powietrzu też spędzić czas. Kochani, ja już teraz nie przedłużam, bo się trochę rozgadałam, ale tak jak mówię, no ten filmik nie jest jakoś super długi, nie jest też jakoś super tematyczny, no ale to jest właśnie koszt tego, że przez te naprawdę 4 dni, praktycznie dzień w dzień po kilka godzin siedziałam przy tym komputerze próbując cokolwiek zrobić.
Na szczęście opłaciło się to i przyniosło to efekty, więc my się żegnamy, kochani, i widzimy się chyba jeszcze przed świętami. Tak mi się wydaje, że jeszcze chyba wrzucę w Wielki Piątek jakiś filmik. Także buziaki, do za tydzień i pa!